dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w Hopper's Hotel, czyli nową interesującą podróbkę gry Garden of Banban. Na pewno będzie fascynująca. Znajdź swojego ojca, wciel się w Jamie'ego i wróć do hotelu, który wiele lat po zamknięciu należał do twojego zaginionego ojca. Spróbuj dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Co spowodowało zamknięcie hotelu? Dlaczego wszystkie maskotki żyją? Co stało się z twoim ojcem? Wszystkie te pytania mają odpowiedzi i musisz je znaleźć. Ale zanim to zrobimy, zostawcie pod tym odcinkiem aż 3000 łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag hotel, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. Natomiast ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj. W tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. A więc ten hotel kiedyś należał do mojego ojca i ten ojciec zaginął, dlatego musimy go odnaleźć. Nie wiadomo, co się z nim stało. Jamie, okej, tato, zobaczmy, co będę w stanie wykombinować, czy uda mi się ciebie odnaleźć. Tak więc coś czuję, że zamieszkuje ten hotel jakaś dziwna maskotka. Zresztą po samym logo widzieliśmy, że może to być maskotka królika. Welcome! Ej, zadziwiająco wygląda to bardzo ładnie. Patrzcie na to, przychodzimy do hotelu, mamy tutaj ulicę, domy i to jest naprawdę hotel jakby w centrum. Ciekawe, czy będziemy mieli pilocika. Co to było? Okej. Hopper, czyli Hopper to jest królik i nie możemy przejść dalej. Dlaczego nie mogę? Hello? Jak to dobrze wygląda? Okej, piękne miejsce zabawy, śmiechu i gier. No od kiedy to hotele są zabawne i pełne gier? Bye bye now. Aha. To było dziwne. Wow. Kameraman? Czy ktoś tam jest? O co chodzi? Okej. To ja, Hopper. Okej. Nie mieliśmy nikogo od wielu lat w tym hotelu. Daj mi chwilę. Aha. Okej, twój pokój to 401. Dobra. Nazywam się Jamie. Nie jestem tutaj po to. Więc dlaczego tutaj jesteś? Szukam mojego ojca, który był właścicielem tego hotelu i jakiś czas temu zaginął. Nie wiem dlaczego. Może masz jakieś odpowiedzi? Ooo, może ma. Aha. Nie jestem pewien, kto jest właścicielem tego hotelu, ale na pewno coś wykombinujemy. Dzięki. Zawsze służę pomocą. Okej. Aha. Dobra, czyli prosto i w prawo i później w lewo. Okej, ale dlaczego? Jest coś bardzo ważnego, co muszę ci pokazać. Hopper chce nam pokazać coś bardzo ważnego. Brzmi to podejrzanie. To brzmi bardzo podejrzanie, jakby coś tam miało na nas złego tak naprawdę czekać. Hopper, Blossom, czy to są króliczki? Eugene Squid, ciekawe. Kawia, Lunara. Wow, czyli to są jakby, mamy dwa króliczki, dwa zwierzątka wodne i trzy zwierzątka wodne. O, ciekawe. Wow, nie wiem, nie mam pojęcia, w którym kierunku iść. Chyba w tym miałem iść, tak? Tak, chyba tutaj. Hello. Dobra. Co chcesz mi pokazać, Hopper? O, czyli jakby instrukcja obsługi, jakby. Na wszelki wypadek. Czy jest to konieczne? Jasne. Aha, jest to konieczne, musisz to zobaczyć. To jest bardzo ważne. Jej! To twój pierwszy dzień w pracy, a ja tu nie przyszedłem do pracy, ja przyszedłem ojca szukać, nie do pracy. Dobra, zaczynajmy. Sekcja pierwsza, Hopper. Okej, magik! O, czyli Hopper jest magikiem. No w sumie królik, kapelusz, magik, to całkiem logiczne. Magiczna różdżka. Okej. O, nie próbuj mi jej zabrać. Ostrzeżenie. Okej, bardzo... Może się wydać coś bardzo złego, jeżeli zabierzemy mu różdżkę. Blossom! Okej. Jest bardzo przyjazna. Aha. Nie... Okej, podążaj za jej zasadami, nie bądź dla niej niemiły. Okej. Kawia. Okej, Kawia lubi nowych przyjaciół. Jest bardzo pomocna. I ma bardzo rozciągliwe ręce. O, jest bardziej agresywna niż inni. Lunara. O, lubi oglądać, jak inni grają w gry. Zazwyczaj nie gra razem z nimi. Aha. Dobra. O,
Coś się zliczowało. Pierwszy dzień w pracy. Fajnie. Okej, okay, wszystkie maskotki zostały już nam przedstawione. Teraz znasz ich lepiej, ale ja tu przyszedłem szukać mojego ojca, a nie maskotę. Eugene! Czy możesz mi pomóc? Gdzie on poszedł? Hopper? Czy jesteś tutaj? Nie ma Hoppera! Oj, dobra, czyli naszym największym przeciwnikiem będzie Eugene. Czy wiesz, dokąd poszedł? No tak, to wodne zwierzątko, więc raczej... Nie możesz go zobaczyć na kamerach? Poszedł na basen. O, nie lubi być obserwowany. Może zepsuć kamery. Jak tam się dostać do strefy basenowej? Nie mam pojęcia. Nie byłem tutaj przez milion lat. Dobra. Dobra, czas iść do fun zone. Okej. Got it. Ooh, I can't wait. Nie mogę się doczekać. Dobrze. Okej, tak więc musimy iść do fun zone. To jest nasza pierwsza misja. Sprawdźmy inne drzwi. Czy można tutaj... Nie, oczywiście wszystko jest zabite dechami, bo nie mieli gości od wielu, wielu lat, ale to miejsce wygląda jak na hotel. Całkiem ładnie, szczerze mówiąc. Fun zone. A, czyli tu mam pójść. No to ja pójdę w zupełnie innym kierunku, bo ja jestem wścibskim dzieciakiem, który szuka swojego ojca, więc będę eksplorował inne miejsca. Pokój numer 108. Czy ja powinienem w ogóle... Ops, w ogóle możemy sobie fajnie... Dziwne schody, bardzo dziwne. Ale to i tak wygląda lepiej niż Garden of Bandon, powiem wam szczerze, naprawdę. Mam wrażenie, że to jest... Ha, czy będę iść jeszcze wyżej? Dokąd to prowadzi? Oj, dobra, nie, ja tam nie powinienem iść. Tam nie powinienem iść. Wydaje mi się, że tam już będzie jakaś dalsza część, więc dobrze by było zeskoczyć. Hops i pójść jednak do fun zone, czyli tam, gdzie Hopper kazał mi pójść. Chodźmy do fun zone! Czas zabawy. Okej. Okay. Oczywiście. No. Co to? O! Aha. Coś takiego tutaj istnieje? Dobra. Remember, your room number is 401. Dobrze, czyli coś magicznego magicznie teleportowało się do mojego pokoju. Do pokoju numer 401. Jakaś magiczna rzecz i tam się pojawiła, więc sprawdźmy. 401, dobra, czyli jakby to jest pierwsze piętro. My musimy pójść na górę. Dobra, czyli najpierw byliśmy w pokoju instruktażowym. Czyli musimy pójść na czwarte piętro. Pokój numer 401, dobra, czyli schody. Let's go. Tu będą pokoje prawdopodobnie 200, czyli drugie piętro. Tak. Czyli my musimy pójść tędy, jeszcze na górę. Dobra, coś czuję, że może nas tu spotkać coś bardzo, bardzo niebezpiecznego, dlatego muszę być dość ostrożny, bo to wiecie, to jest podróbka Garden of Bandon, ten twórca mógł wymyśleć wszystko. Coś zupełnie nieoczekiwanego, typu nie wiem, coś za drzwi nam zaraz wyskoczy. Więc lepiej będzie na spokojnie pójść na górę. Dobra, czy to jest już czwarte piętro? Tak jest. Pokój numer 401. Aha, to chyba na samym końcu będzie. Oczywiście. Pokój numer 401. Co to jest? Magnes! Wow! W Garden of Bandon mieliśmy pilocik. Aha, natomiast tutaj mamy magnes. Jeden wielki magnes. Świetnie wymyślone, powiem szczerze. Jakby kolejny item, który jakby można wykorzystać na zasadzie pilocika. Tym razem jest to magnes. Tamta dziura, którą widzieliście na samym dole, musimy do niej pójść. Prawdopodobnie w tamtej dziurze będzie jakaś rzecz, którą mogę przyciągnąć. I ja już mogę się założyć, że będzie to klucz. To musi być klucz. No co innego może być jak nie klucz, prawda? To musi być klucz. Dobra, jestem na samym dole. Bodajże teraz w lewo? Chyba tak, w lewo jeżeli skręcę, to będzie strefa zabawy. W ogóle tego nie przeczytałem. Have fun, udanej zabawy, swim, pływaj i baw się. No super, dobra, mamy dziurę. Welcome back! Aha, keycard! Dobra, czyli za pomocą magnesu możemy przyciągać rzeczy. Wypróbuj. Jest! Mam kartę. Mam kartę, podnoszę ją, dziękuję, zebrałem. Trzeba było przytrzymać lewy przycisk myszy, a ja puściłem i ta karta po prostu spadła. Dobra, działa? Karta? O! Jej, otwarte! Have fun! Udanej zabawy! Dobra, teraz wlazłem tu do środka. Tylko, że... Co mi to zmienia tak naprawdę? Nie mogę przejść tędy. O, dźwignia! Dobra. Powodzenia! Dzięki! Jej, pływaj!
O nie, strefa basenowa. To może być bardzo niebezpieczne miejsce, ponieważ... O! Musi być jakieś przejście, widzę. Czemu jest tak ciemno? Wait. Czemu nagle zrobiło się ciemno? Dobra, przejdźmy tu. To błąd światła, ale widzę kartę. Give me that. Thank you. Dziękuję za niebieską kartę. Czas otworzyć ten basen i rozprawić się z Eugene'em raz na zawsze. Oho, pływa tam. O-o. I'm running out. What the hell is that? Dobra, to coś goni. Dobra. Oj, ucieczka. Zamykaj te drzwi. Nie zamknęły się. Któryś pokój musi być otwarty. O, wow, jest blisko. Jest. Okej. Tędy. Czemu to blokuje mi przejście? Czemu to blokowało mi przejście? Czemu? Dobra, okej, wczytało mnie. W dobrym. Do basenu! Okej. Chciałem skoczyć do basenu, ale to nie był najlepszy pomysł. Dobra, tędy, let's go! Fajnie, że twórca zrobił. Tutaj save'a, bo jeżeli miałbym przechodzić jeszcze raz tę grę od początku, to bym chyba oszalał, ale twórca widać tutaj zna się na robieniu gier. On wie, że musi być save w grze, bo byłoby zbyt ciężko. Dobra, tędy. Się obijam o ściany trochę, ale dobra, tu mamy zabite drzwi, ale możemy skręcić w prawo, to jest najważniejsze. Tędy i tu jest ten fotel dziwny. Dobra, przepchnijmy go jakoś. Dobra, jest, udało się, żyje. O, jest blisko, zdecydowanie za blisko. Do wyjścia, albo na kolejne piętro hotelu. Czy to będzie hotel, w którym będziemy wspinać się w górę? Ciężko powiedzieć, ale chyba dobrze mi idzie uciekanie. Co to jest za jakaś strefa? Nie podoba mi się ta część hotelu, chyba to jest jakaś niewyremontowana część. Dobra, na dół teraz. Co to za jakieś korytarze? Kto to wymyślił? Hopper, pomóż mi! Jump! O, jest, złapał mnie! Dziękuję! Okej, musimy uciekać. Let's go, czyli Hopper jest przyjazny. Do windy! Dobra, obstawiam, że będziemy jechać w górę. Zgaduję, że w górę? Siema. Okej, cześć Hopper. Twój ojciec. Aha. Czyli piętra poniżej, jest, mamy to, zjeżdżamy windą na dół. Kto to jest? Nikogo takiego wcześniej nie widziałem. Co? Czyli Hopper nie był przyjazny. O, thanks for playing, to be continued in the Hopper's Hotel 2. Jeżeli chcecie Hopper's Hotel 2, widzowie, to zostawcie 3000 łapek w górę.